Cześć. Siema. Słuchaj, czy słyszałeś może o tej zbiórce na Kaftrio, co powstała w ostatnim czasie? Tak, no nie jest to pierwsza zbiórka i pewnie nie ostatnia. No właśnie, ale trochę słabo, trochę przykro, że kolejny dorosły, że w ogóle trzeba zakładać takie zbiórki. Znaczy, no jest to przykre, bo póki co jest to jedyny sposób na to, żeby zdobyć ten lek, bo wiadomo, z własnego funduszu budżetu domowego nie da się go kupić. No Znaczy, nie da no się. znam jedną osobę, która jakoś daje radę, ale to tylko dzięki temu, że po prostu jego sytuacja finansowa jest na takim poziomie, że może sobie pozwolić, ale patrząc na przykład na nas, czy po prostu nawet na średni poziom budżetu polskiej rodziny, no to jest to wręcz nie do osiągnięcia, tak? No, kwota jest zawrotna, więc tworzenie tych zbiórek to jest chyba jedyne wyjście, bo przecież wyjeżdżanie za granicę to też nie jest wyjście. Tak, no wiesz, mówimy tutaj w końcu o ponad milionie złotych, tak, jeśli chodzi o No. roczną terapię. Natomiast, wiesz, fakt faktem, trochę się zmieniło przez te wszystkie lata, przynajmniej my możemy zauważyć pewne zmiany. No, na pewno w leczeniu chorych dzieci na mukowiscydozę to leczenie poszło bardzo do przodu. Widzimy tutaj na przykład ośrodek w Dziekanowie, tak, który jest tak naprawdę wzorem do naśladowania, ale którego brakuje w formie dla dorosłych. Tak, to zdecydowanie, no, Bardzo brakuje. mam wrażenie, że chorzy dorośli są dalej trochę traktowani niestety po macoszemu. Natomiast, wiesz, no, są w końcu inne ośrodki, tak, które może nie są konkretnie skoncentrowane na muko, natomiast no, mamy chociażby Instytut Chorób Płuc, Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. My mamy przecież Poznań, mamy Gdańsk, Rabkę, Sosnowiec ostatnio, tak? Więc trochę tych ośrodków jest, natomiast no, umówmy się, jest jednak trochę problem z nimi. To znaczy, leczyć mamy się gdzie, tylko problem jest z tym, że wzrasta liczba chorych dorosłych, bo te dzieci są coraz lepiej leczone, więc one nie umierają przed 18 rokiem życia. No tak. One już bez problemu dobijają do tego wieku. Są programy medyczne, w których sami byliśmy, i ty, i ja, te programy Tobramycyny, byliśmy za dzieciaka, i to na pewno też nam podniosło poziom naszego zdrowia, dzięki czemu łatwiej nam było wejść w tą dorosłość, i coraz więcej tych dorosłych przybywa, i problemem jest to, że te ośrodki, no niestety, nie wyciągną się, tak? One też mają ograniczoną liczbę miejsc, mają już tych swoich stałych pacjentów, a tych chorych z każdym rokiem coraz bardziej przybywa. I to No, jest właśnie problem, że my w tych ośrodkach nie tylko my jesteśmy leczeni, bo właśnie to nie są z typowe jednej ośrodki na strony. muko, tylko ośrodki, które biorą nad nami też pieczę, ale mają też na przykład sarkoidozy. Tak, właśnie wiesz, to jest trochę paradoksalne, że z jednej strony fajnie, że naprawdę tylko się cieszyć, że jest coraz więcej chorych dorosłych, ale z drugiej strony właśnie system pokazuje to, jak bardzo system potrafi być niewydolny przez to. I widzisz, no problemem jest też to, że te ośrodki nie są przystosowane dla mukowiscydozy bardzo często. Przecież brakuje nam chociażby izolatek, które są, wydaje mi się, dość taką podstawą. Jeśli chodzi o takie warunki szpitalne dla nas, oczywiście, żebyśmy nie byli narażeni na zakażenia krzyżowe. No to prawda, brakuje tych izolatek, bo na przykład patrząc na przykład Szpitala Płockiej, to są to dwie izolatki, na które dostać się też nie dostaniemy, mając na przykład zaostrzenia, tylko dostają się tam chorzy muko, którzy czekają już na przeszczep. W stanach naprawdę takich bardzo ciężkich, gdzie ta spirometria wynosi 10%, bo była taka osoba. Sam widziałem zresztą na BiPAP-ie, na tej masce BiPAP siedziała. I No ona musiała właśnie. mieć tą izolatkę. To już był taki przymus. Właśnie i widzisz, no, nie powinno tak być, że tylko w takich skrajnych przypadkach są izolatki dla takich osób. No, fakt faktem powinny być takie trochę warunki jak w Dziekanowie, tak? Tam jest ten poziom europejski, powiedzmy sobie, zachowany. Na tyle, na ile może być. Natomiast dobrze, że są w planach przynajmniej ośrodki dla dorosłych, tak? No tak, to prawda. I trochę problemem na pewno jest to, że pojawił się COVID, bo trochę powstrzymał wszystko tak naprawdę To fakt, na no. świecie.
ale miejmy nadzieję, że to ruszy w końcu, bo z tego co wiem, ośrodek, przynajmniej oddział w szpitalu Brudnowskim nadal jest w planach. Tak, Nadal jest w też o planach. tym słyszałem i no super, jest to nadzieja dla nas jak najbardziej. Natomiast wiesz, jeszcze z takich problemów, wydaje mi się, że problemem prócz takich warunków bytowych w szpitalach jest chociażby dostęp do lekarzy. Bo wiesz, będąc dzieckiem, to tak naprawdę byliśmy otoczeni takim kloszem. Byliśmy w takiej, ja to mówię, trochę bańce, tak, gdzie mieliśmy dostęp do wszystkich lekarzy, specjalistów i nie było pod tym kątem żadnego problemu. A sam widzisz, poszliśmy już, przekroczyliśmy magiczną barierę 18 lat No tak. i musimy sobie radzić sami. To 18 lat to było taka typowa odcięcie pępowiny, Tak. wrzucenie do morza i bez koła ratunkowego i musisz nauczyć się pływać Tak. albo zginiesz. Tak, no to jest prawda i gdyby No, jeszcze. powiem ci jeszcze tak, wracając do ośrodków dla dzieci, to trochę to jest zabawne, że Dziekanów stał się takim ośrodkiem, którego my nigdy nie chcieliśmy, będąc dziećmi. Nigdy Tak, nie chcieliśmy do ale. takiego ośrodka trafić, gdzie będzie totalna izolacja, Ale a wiadomo tak czemu. naprawdę teraz, będąc dorosłymi, my tego chcemy i Ale czekamy na to, wiadomo naprawdę czemu, czekamy. tak? Wiadomo dlaczego, bo Wiadomo. no, my jak byliśmy młodsi, to przecież były inne warunki trochę i inaczej na to wszystko patrzono. Nie było takiej wiedzy na temat zakażeń krzyżowych chociażby. Więc my My też nie pamiętamy. zwracaliśmy uwagi. Tak, więc my pamiętamy te czasy, gdy w zasadzie bawiliśmy się ze sobą jak zwykłe zdrowe dzieci, tak? Tak. I nikt nie narzekał, tak naprawdę. Natomiast nie ma co oczywiście negować tego wszystkiego. No, jest potrzeba jednak tej izolacji, tak? I daje to swoje efekty. To pewne, że ta izolacja jest potrzebna i jeśli chcemy naprawdę osiągać wiek, który na przykład Stanach jest dla nich normą, to potrzebujemy tej izolacji, Tak, żeby te tak. krzyżówki nie powstawały, żebyśmy nie łapali tych na przykład grzybów od innych chorych, które są w płucach. To prawda. I wiesz, i jeśli chodzi właśnie o tych lekarzy na przykład też, to wszystko by było w porządku, gdyby też wiemy jednak, jak funkcjonuje system zdrowotny u nas w kraju i dostać się do jakiegoś lekarza specjalisty, gdzie często u nas jest to po pierwsze szereg specjalistów, bo mamy przecież pulmonologa, mamy gastrologa, diabetologa, mamy jeszcze laryngologa, psychologa bardzo często też. To problem po prostu jest to, że ciężko się do nich dostać w momencie, gdy potrzebujemy tego na już, tak naprawdę bardzo często. To tak samo ty możesz, wydaje mi się, opowiedzieć o tych swoich zatokach, tak? Jaką masz sytuację? No, moja obecna sytuacja wygląda tak, że przez COVID wstrzymano mi operację w Gdańsku. Od października czekam. Miałem mieć 4 października zabieg. Niestety tydzień przed wszystkie operacje zostały wstrzymane, oprócz ratujących życie i onkologicznych. No, moja nie jest jako tako ratującą życie, ale bardzo wpływa na właśnie na moje zdrowie, bo te polipy, które mam, przynajmniej tak raz na 5-6 miesięcy odblokowują mi się. Wydzielina z zatok mi spływa do płuc, zalewa mi je i po prostu trafiam do szpitala. Więc no, to nie jest operacja ratująca życie, ale jest bardzo ważna dla zdrowia mojego i dla mukowiscydozy. Jest to po prostu chyba operacja, która by ci polepszyła komfort życia, tak mówiąc kolokwialnie. No, podejrzewam, że to właśnie przez to od jakiegoś czasu mi się trudniej oddycha. No właśnie. Naprawdę to przez to. No właśnie i po prostu no fakt faktem to też finansowo nas po prostu ciągnie, tak? Ponieważ
Żeby dostać się do jakiegoś lekarza, to najczęściej trzeba się wybrać prywatnie. No A tak. to wszystko kosztuje, tak? I to nie jest tak, że my pójdziemy na jedną wizytę do takiego specjalisty i na tym się skończy. Absolutnie. No wiadomo, i warto tu też pamiętać o tym, że gdy będzie tworzony ten już oddział dla nas, żeby na tym oddziale czy ośrodku ci specjaliści najważniejsi dla nas byli właśnie tam, żebyśmy nie musieli po całej Polsce jeździć. Tak Tak jak ja i. na przykład w Gdańsku Zatoki, płuca w Warszawie, diabetologa mam też w Warszawie, ale w ogóle w innym szpitalu, na drugim końcu miasta. Gastrologa mam we Wrocławku u siebie. I to tak, wiesz, trochę takie porozbijane, no. No chyba nie o to chodzi Tak nie jednak, powinno nie? być. Nie o to chodzi. I powiem ci, co jeszcze ważne. Ważne jest to, żeby ci lekarze też mieli ze sobą kontakt, żeby oni współpracowali. Tak, to też. To też jest istotne. Natomiast jeszcze ważne jest to, żeby byli w ogóle zaznajomieni z mukowiscydozą, tak? I zaznajomieni, tak. Tak, bo Bo my nie nieraz. jesteśmy chorymi z ulicy. My No. jednak mamy tą muko i to trzeba też przez pryzmat tej muko patrzeć na nas. No, No dobrym niestety. przykładem tutaj jest, wydaje mi się, cukrzyca, tak? Gdzie przecież połowa, według statystyk, połowa chorych dorosłych ma cukrzycę z muko. I ta cukrzyca to nie jest taka zwykła cukrzyca typu drugiego, tylko cukrzyca w muko troszeczkę się różni od tego. I ile razy przecież było tak, że ktoś z chorych pisał na forum, gdzie się dopytywał, gdzie znajdzie jakichś specjalistów, lekarzy, którzy właśnie znają się też na muko, którzy znają te przypadki. No ja ci powiem, że ja się w sumie nie dziwię, bo pamiętam jak sam raz mi mówiłeś, że pisałeś do dietetyka w sprawie ułożenia diety, Tak, a tak. on ci ułożył tak trochę dziwnie tak naprawdę i w ogóle nie wziął pod uwagę na przykład twoich odżywek, tak? Tak, to Czy jest. jakoś tak dziwnie to ustawił? Pamiętam, była taka Była sytuacja, taka była. sytuacja, tak. Ja się zgłosiłem faktycznie do jakiegoś tam. No, do osoby po prostu, która też układała między innymi diety. I w sumie to potraktowała mnie tak jak zdrową osobę kompletnie. I to nie chodzi, że ja oczekuję jakiegoś specjalnego traktowania, absolutnie. Natomiast choroba moja tego wymaga trochę, niestety. No niestety choroba tak. No Właśnie. a musimy mieć takiego dietetyka czy diabetologa właśnie, który będzie patrzył jednocześnie, żeby ta dieta była pod muko, Zbilansowana też i pod muko. oraz pod naszą cukrzycę, którą mamy, którą osoby z muko mają, no bo ja No, akurat nie mam, ja też. ale groziła mi, dlatego miałem też wizyty na przykład u diabetologa. Właśnie, i to jest problematyczne dość, kurczę. Wiesz, bo mukowiscydoza jednak jest bardzo taką wąską dziedziną, wydaje mi się, jeśli o to chodzi. Ciężko jest znaleźć tutaj lekarzy, którzy chcieliby się właśnie szkolić też pod tym kątem. Natomiast wszystko jest, wydaje mi się, pod do zrobienia, tak? Jest, jeśli mówimy już też o specjalistach, no to coraz więcej jest fizjoterapeutów, którzy są zaznajomieni z naszą chorobą. Znaczy, fizjoterapeutów myślę, że akurat nie brakuje, ale co do lekarzy, to ci powiem tak patrząc przez pryzmat lat, to tak jak my zaczynaliśmy być mali i zaczynaliśmy wchodzić w te szeregi chorych osób, tak Nie teraz zmieniło się nadal jakoś nie ma tych szczególnie. lekarzy. Myślę, że też takim dobrym krokiem, można powiedzieć trochę kamieniem milowym, byłoby wprowadzenie w końcu leczenia antybiotykami domu, tak? Dożylna antybiotykoterapia domowa. A to na pewno, to by podniosło na pewno i komfort leczenia Tak. psychiczny też bardzo, bo są osoby, które pomimo, że mają tą chorobę od urodzenia, a To mają w ciągu roku więcej obecnie spędzają dni w na szpitalu przykład 20 niż w lat, domu. to też swoją drogą, ale popatrz na to, że leczenie dzieci zawsze stało na wysokim poziomie, skoro koleżanka przez 18 lat
raz leżała, raz przez całe te 18 lat na oddziale, bo miała jakieś zaostrzenie, czy po prostu poszła na przeleczenie, a teraz mając 25 lat, ona leży co 3-4 miesiące. I ja wiem, że czasem ona jest podłamana przez to i jest jej źle po prostu psychicznie, bo Tak. czasem sobie nie radzi z tym To wszystkim. jest, znaczy kwestia jest chyba bardziej też tego, że jako młode osoby, tak, jako dzieci powiedzmy, to Muko nie daje aż tak o sobie znać wtedy jeszcze. I tak naprawdę taki boom największy przychodzi właśnie w wieku tak 18-20 lat. I wtedy naprawdę można faktycznie odczuć tę chorobę, że zaczyna Tak. dawać o sobie znać. Natomiast to, co mówisz, tak, ten komfort psychiczny, pacjent może sobie po paru dniach, gdzie, że tak powiem, trafia do szpitala w takim faktycznie złym stanie, po paru dniach się powiedzmy unormuje i może normalnie wyjść do domu i normalnie funkcjonować. O jego przeprowadzenie takich szkoleń co do dożylnej antybiotykoterapii domowej, to nie jest nic trudnego. To wystarczy spojrzeć przecież na chociażby na Niemcy, tak, tam to funkcjonuje. Funkcjonuje bardzo dobrze i to jest Tak. powszechne. A już pomijam to, że gorsze stany w MUKO jak wpływają na psychikę, będąc na przykład w szpitalu, a jeszcze dochodzą choćby stany osób, które z nami leżą, tak? Tak, Osoby przy nas tak. obchodzą różne. Wiadomo, jaka jest mukowiscydoza, tak? No najgorsze chyba, co może być, to jak nam bliskie po prostu osoby też z muką odchodzą po prostu. To jest najbardziej chyba dobijające. No tak, i my to często widzimy, przynajmniej ja widziałem. I po to tak samo staramy się chociażby o przyczynowe. Działają one przecież na przyczynę. Praktycznie każdy, kto się kwalifikuje i kto bierze już przyczynowe, czy to w Polsce już się znalazło kilka osób, czy za Tak. granicą, no to każdy powiedział, że naprawdę daje to gigantyczne efekty i ludzie są w stanie normalnie funkcjonować. Byśmy nie potrzebowali leczenia co 3 miesiące, co 4 miesiące, bo te przyczynowe naprawdę doprowadzają do takiego stanu, że wychodzisz na prostą i czujesz to, naprawdę to czuć. Nasz dzień wygląda mniej więcej tak, że wstajemy rano, zjemy jakieś śniadanie, weźmiemy leki oczywiście, robimy pierwsze inhalacje, robimy drenaż, który trwa różnie, jeśli chodzi o długość, zależnie od stanu zdrowia chorego. I najczęściej po tym są inhalacje z antybiotyku. No Później. tak. Później, przecież po południu. Kolejny drenaż, kolejne inhalacje spulmozymy i na wieczór to samo co o poranku. I minimum to schodzi około 3 godzin z tym wszystkim. Minimum. No to takie bardzo minimum, bardzo minimum. Bo przynajmniej w Tak. mojej sytuacji to schodzi około 4 do 5 godzin. Właśnie. I dodajmy do tego takie zwykłe, proste rzeczy zwykłego człowieka w życiu zwykłego człowieka, jak praca. Jak studia, jak jakiś czas po prostu też dla siebie, tak? Kurczę, trochę brakuje Hobby, pasja. hobby, pasje, spełnianie tego wszystkiego, Marzeń. to Kto nie tak. ma marzeń? Powiedz mi, kto nie ma marzeń? No Każdy właśnie. ma marzeń. I Choćby nawet marzenia dotyczące tego, gdzie by się chciało pracować. tak, bo wiesz, nieraz jest tak przecież, że jeżeli ktoś jeszcze jest w stanie, jeżeli jeszcze zdrowie pozwala, no to spełnia swoje pasje, hobby. Spełnia się w tym i super, to jest naprawdę tylko kibicować zostaje, tak? No to prawda. Natomiast w którymś momencie po prostu choroba zaczyna uniemożliwiać to i to jest dość problematyczne. A takie No i to przyczynowe, boli. tak, i to bardzo wchodzi też, wpływa na Na psychikę bardzo psychikę. negatywnie. No a takie przyczynowe przecież by to mogłyby to wszystko odwrócić, że tak powiem. To na pewno tak trochę cofa, przynajmniej na przykład podwyższa spirometrię, ale przede wszystkim hamuje ten postęp, bardzo hamuje. Bo Tak, nie no. cofnie ci całej choroby, Nie. ale cofnie do jakiegoś tam o kilka procent. A na pewno też powstrzyma dalszy rozwój, który, a na pewno ten rozwój nie będzie tak szybki, jakby był bez tych przyczynowych. Reasumując, fajnie by było żyć z takim przeświadczeniem, że mamy szansę żyć normalnie w naszym kraju, jednak. Fajnie by było żyć z takim przeświadczeniem, że nie musimy myśleć cały czas o emigracji, nie musimy myśleć cały czas o śmierci.
I o zbiórkach, I o zbiórkach to też. na których długo też nie ujedziemy. No nie oszukujmy się. Tak, bo. Tworzenie zbiórek co roku to nie jest wyjście. To Nie. się kiedyś skończy. Oczywiście, bo warto zauważyć, zaznaczyć, że im więcej zbiórek, tym mniej. Tym mniejsze przychody. Tym Po mniejsze prostu, tym przychody, tak mniejsze mówiąc przychody. wprost, tak. I cóż, fajnie by było po prostu móc żyć i bez takich zmartwień dnia codziennego, bo nie wiem jak ty, ale ja naprawdę bardzo dużo i często myślę o tych trochę ograniczeniach, tak, że kurczę, chciałoby się pójść do normalnej pracy, nawet na etat i po prostu robić jakkolwiek. Ale niestety choroba trochę uniemożliwia to. No, trochę bardziej. Właśnie, chciałoby się pogodzić jakoś to wszystko, ale jest ciężko zwyczajnie. Chciałoby się po prostu spełniać, tak mówiąc, trochę górnolotnie spełniać marzenia i swoje pasje i hobby i się realizować w tym. Natomiast. Marzenia, dla których innych, które dla innych tak naprawdę są codziennością, nie? Trochę tak, bo my przez to, że mamy tyle ograniczeń, to potrafimy naprawdę docenić pewne takie kwestie. Coś, co. Bardziej tak ważymy każdą chwilę w naszym życiu. Tak, Bardziej doceniamy. dokładnie, potrafimy to docenić po prostu. Podsumowując naszą rozmowę, to ci powiem, że warto wierzyć, że uda się wywalczyć te przyczynowe i warto robić wszystko, żeby to się udało, ale nie patrzmy tylko w stronę przyczynowych, skupiajmy się też na tym, co już mamy, bo to, co mamy, mamy jeszcze bardzo dużo do ulepszenia w różnych aspektach. To, co Tak, mamy, czyli ochronę zdrowia, czyli ośrodki dla dorosłych, no nie ma tak naprawdę takiego prawdziwego zdarzenia i to warto ulepszyć. To warto. jeżeli chcemy już aspirować do miana kraju zachodniego, zachodniej Europy, to dobrze by było mieć też takie standardy, jeśli chodzi o opiekę medyczną i nawet nie tylko. Dokładnie. Nie tylko jeśli chodzi o muko, tak, ale skupiamy się teraz wyłącznie na mukowiscydozie. Więc nie tylko przyczynowe, ale też podstawy typu właśnie antybiotykoterapia dożylna domowa, dostęp do innych leków również, bo to wszystko jednak sumuje się do tego, że nam będzie się lepiej żyło i będzie w końcu ten komfort życia się powiększał dla nas. No, to prawda, zgadzam się z tobą. Właśnie. Dobra, myślę, że chyba tym możemy zakończyć.